Ja dzwoniłem do ciebie raz. Nie odebrałem. Nie odebrałeś, tak. Bo ja nie odbieram telefonów. To po co do ciebie dzwonić? Właśnie boję się, że ktoś zadzwoni. Ale co, masz jakieś długi? Nie, po prostu nie odbieram. Nie lubię rozmów telefonicznych. Podzwoniłem trochę po naszych, bo mamy sporo znajomych, nie wiem czy wiesz, wspólnych, także literatów. I padało... Wielu pytałem, czy mogę do siebie przyjść, czy to nie jest duży obciach. A ja dzwoniłem, pytałem, ma wpaść Stasiuk, obciach czy nie? No ale... Zdania były podzielone wśród moich przyjaciół literatów, także spokojnie. Ale u mnie też były podzielone. Znaczy u mnie były, możemy szczerze gadać? Jesteśmy jasne, obaj... No zobacz, jesteśmy sami w ogóle. Jesteśmy prawdziwymi mężczyznami twardzielami. Dwa pytania były. Pierwsze, w której minucie rozmowy Stasiuk czy przypierdzieli ci, czyli dasz mi w ryja? Albo drugie, w którym momencie Stasiuk wyjdzie ze studia? Tak jesteś postrzegany. Jak myślisz, dlaczego? No taki zbudowałem sobie wizerunek, to wygodny jest. Ale to jest świadome? No, dlaczego miałbym cię bić? Co oni mają w głowach? Chodzi o to, że chciałem zapytać, czy nie czujesz, że gwałcisz jakąś swoją suwerenność, przychodząc do tego szaletu popkultury, jak jest mój program? Słuchaj, postanowiłem zbadać, jak rzeczywiście wygląda ta jaskinia diabła i show biznesu. I skoro nagrałem płytę, to pomyślałem, że powinniśmy to zrobić. Bo teraz jesteś gwiazdą popkultury. No jeszcze nie, ale mam nadzieję, że dzięki tobie zostanę. Bo jak nie, no to rzeczywiście moja wizyta tutaj... No popracujmy, znaczy jak sobie wyobrażę twój plakat, twoją twarz w Bravo Girl, to słabo to wygląda. O, gdzieś, czekaj, były billboardy w Warszawie podobno z nami. Podobno także były. Także pierwsze jakby koty za płoty są, były billboardy z tym tutaj, no. Okej. Okay. Bravo Girl chyba nie istnieje już. Zobaczcie!